Napraw dźwig, tylko tak możesz się dostać na drugą stronę. Mogę ci dostać na drugą stronę, jeśli naprawisz dźwig. Kapitanie!
sądziłam, że droga do kolei zajmie mi tyle czasu. To nie ma sensu, Michał. Niepotrzebnie narażasz tych ludzi na niebezpieczeństwo. A ty wyłącznie czekasz na śmierć. Tam jest zbyt niebezpiecznie. Posłuchaj mnie. Te kanały mogą nas zaprowadzić do stacji kolejowej. Znajdziemy tam lokomotywę, którą dojedziemy do doków i uciekniemy. Nie, to samobójstwo. Doskonale. Życzę ci wszystkiego najlepszego, przyjacielu. Mam nadzieję, że spotkamy się w ojczyźnie, gdzie będzie ci towarzyszyć rodzina. Przedarły się. Zabiły wszystkich. Wybacz mi, Michaju. Miałeś rację. Powinniśmy byli pójść z tobą do doku. Nie. Nie! Thank you.
serce mi pęka na myśl o tym, że tak późno zorientowaliśmy się, iż te stwory są ślepe. Aleksiej niepotrzebnie stał się ich ofiarą. Gdybyś mi przeszli obok nich po tichu, nadal by żył. Przepraszam, że cię zawiodłem, Aleksieju. Przepraszam, że zawiodłem wszystkich. Nie zatrzymuj się. Wkrótce powinniśmy się spotkać.
trzeba dotrzeć do torów. Tam powinniśmy znaleźć lokomotywę i dojechać do domów. Niestety, musimy się poruszać powoli. Wiele osób jest... Miałem koszmary. Śniło mi się śmierć Piotra. Chciałbym wierzyć, że to tylko sen. Jednak w głębi duszy wiem, że to prawda. Kieruj się w stronę kolei. Tam się spotkamy. Bądź ostrożny. Patrole Demiczowa wszędzie nas szukają. Się dosłownie roi od ludzi, lecz na dół. Uważaj na siebie ręką. Oh!
się kolejne patrole. Się go zgubić. Świetnie. Zamknięte. Myślę, że mogę się zmieścić w tym kanale wentylacyjnym. Podsadź mnie. Dzięki. Chyba mogę otworzyć z drugiej strony. Chyba dawno nikogo tu nie było. Wydaje mi się, że coś widzę. Thank you.